Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest jak widzicie pierwszy odcinek naszej nowej serii na moim kanale, a mianowicie zagrajmy w Castlevania Lords of Shadow 2. Jest to, jak wiecie, druga część dosyć popularnego slashera. Przy okazji odpalę instalację, to nie powinno zbyt długo trwać. Opowiem chwilę o grze między innymi. Ale tak, jest to kontynuacja slashera od Konami. Konami, dobrze mówię? W którego w jedynce wcielaliśmy się w Gabriela, który później tak szczegółowo, mniej szczegółowo, że tak powiem, bardziej streszczę. Pod koniec jedynki przemienił się w Drakule, którym tutaj zobaczycie, że będzie. Czyli po prostu do tego lorda jakby... No Drakule, po prostu kim jest Drakula, to chyba większość ludzi wie. Pije krew i te sprawy, nie? Wampiry, dziwki, koks, tajski boks, takie sprawy. Więc będziemy tutaj właśnie teraz z nim jako Drakulą grać. W sumie... Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Bardzo fajny slasher, bardzo mi się podoba. Podobała mi jedynka, bo w dwójkę grałem tylko w demo na PC-cie. Jest tam dużo fajnych takich elementów właśnie zagadkowych, typu coś tam przestaw, coś tam nastaw, coś tam rozwiąż, co mi się bardzo właśnie podoba i jest moim zdaniem na plus, że dodali takie elementy, takie są zaimplementowane. Niektórzy porównują te gry, znaczy Castlevania porównują do God of War, co moim zdaniem jest trochę błędnym porównaniem, bo właśnie tutaj Castlevania się wyróżnia na tle tymi właśnie zagadkami. Także ja serdecznie polecam. No a dwójeczka wyszła wczoraj, 28. Dzisiaj mamy pierwszy już, o kurde, już pierwszy marzec, masakra. I dopiero dzisiaj pokażę wam ją, z racji na to, że wczoraj dopiero dostałem paczkę wieczorem i nie byłem w stanie już nic nagrać no wczoraj po prostu nie byłem nic w stanie nagrać, wrzucić. Poza tym oczywiście, jak wiecie, mamy Tifa na kanale, do którego serdecznie też zapraszam, bo naprawdę w Tifa tak mi się świetnie gra, że to jest niepojęcie. Co prawda zdarzały mi się takie momenty, w których czułem lekkie zniesmaczenie do gry przez to, że na przykład spadały FPS i to tak konkretnie, faktycznie do tych 15 FPS-ów zdarzył mi się moment, tak jak tam wyczytałem na jakichś forach, wyczytałem jakieś opinie, zdarzył mi się jeden taki motyw oraz czasami, no na razie w tym pierwszym rozdziale jak byliśmy, to tam były takie opóźnione napisy i to tak konkretnie, ale ogółem klimatowo Tif bardzo mi się podoba i zapraszam was serdecznie. No a Castlevania troszeczkę na pewno potrwa, bo dwójka ponoć jest długościowo taka jak jedynka, także no a jedynka trwała chyba 15-20 godzin dobre, także to no to troszeczkę nam to zajmie. I plan jest taki, że jak skończę nagrywać, wiem, że znowu od dupy, zawsze każdą serię robię od dupy, ale jak skończę tylko nagrywać dwójkę, to myślę, że fajnie byłoby się zabrać też za jedynkę, tylko zobaczymy jak to czasowo wyjdzie, zobaczymy jak to tam pójdzie, jak minie wszystko. No ale w każdym razie fajnie by było nagrać wam i pokazać też jedynkę, gdyż jak widzicie w ogóle to ten, gra jest po angielsku, to tutaj właśnie może być taki lekki dla was, znaczy... Bo ja tam jakoś problem w sumie z angielskim nie mam, ale właśnie tutaj u was bardziej wychodziło, że właśnie problem z tłumaczeniem, ale no cóż, nie poradzimy inaczej, nie było po prostu, znaczy Cenega po prostu nie dodała napisów, także w chuja polecieli. W ogóle do Cenegi mam takie zaufanie, że kurwa mogą mi ciągnąć pałę co najwyżej, no ale dobra. I nie ma napisów po prostu po angielsku, musimy cisnąć. W jedynce jest o tyle dobrze, że możemy sobie, jak gramy na przykład na PC-cie, możemy sobie spolszczenie pobrać, to o tyle właśnie jest fajnie i lepiej. No i co, już kurde jest 80%. Ale powiem wam szczerze, że jak grałem sobie w demo na PC-cie, no
To ten. Sam jakby. Sama mechanika gry, a raczej walki, jest jakaś specjalnie nie uległa zmianie od jedynki. Tak jak sobie pykałem, no to sterowanie jest praktycznie takie same jak w jedynce. Więc tutaj nie będzie nic nowego. No, ładuj jeszcze, kurde, już bym cisnął z tą grą. Jeszcze trzeba będzie napisy ustawić, nie? Jak to w każdej grze. A jeszcze właśnie, zapomniałem powiedzieć ważnej rzeczy. Jak wiecie, teraz jakoś na dniach się będzie już kończyła Black Mesa i przyspieszymy trochę z tym Wiedźminem. Także Wiedźmina będzie trochę więcej odcinków niż było. Tak jak mówiłem, jakoś będę się starał wrzucać mniej więcej teraz 2 odcinki, 3 maksymalnie dziennie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. A też na dniach pojawi się taki vlog, mini vlog informacyjny, właśnie dotyczący wszystkiego, co się dzieje na kanale aktualnie, bo trochę czasu nie było takich rzeczy. Aha, poziom trudności. No to dajmy to Creature of the Night. Lord of Shadow to raczej nie damy rady. A Twilight King Knight to też w sumie za łatwo będzie. No dobra, na normalu ciśnijmy. Rozumiem, że to będzie normal. No jest nasz Gabriel, a raczej już Dracula. Wow, fajne oczki. No graficznie nie jest tak jak na PC-cie niestety, no ale nie ma się co dziwić, to jest w końcu PlayStation 3, prawda? Ale ma kurwa zajebiste oczy. Też bym takie chciał. No, dobra, zaczynamy. Tutorial jest na początku. W ogóle, jak nie wiem, czy wiecie, ale tutaj nasz Dracula. Czekajcie, tylko ustawię sobie. Show, gdzie jest show? Show, subtitles. Nasz Dracula w ogóle nie może umrzeć po tym, jak dostał klon. Znaczy, możemy umrzeć, tak? Tylko wedle tego, co się działo w jedynce, to po prostu po tej klątwie, która na niego siadła, on po prostu nie jest w stanie umrzeć. I tutaj widzę, że jakiś najazd rycerzyków próbujących zgładzić Dracula. Oni nie wiedzą, na co się piszą. A my się przynajmniej napoimy ich krwią, kurwa. Najemy się. I wyczuwam gwałt ogółem. We can take it. God protect us. What a timely coincidence. I'm dying for a little drop of blood. Dobra, no to dawajcie tej krwi, troszeczkę opuścimy im. Wow, bloczek, blok, 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 blok.
L2, okej. W ogóle ja jestem w lekkim szoku, powiem wam szczerze, bo z tego co widziałem na polskiej tubie, to jest, mimo tego, że już była premiera wczoraj Castlevanii Dodge, praktycznie chyba tylko jedna osoba nagrywa Castlevanię, przynajmniej wrzuciła chociaż jakiś jeden odcinek i no, dziwna trochę dla mnie sprawa. Tak jakby, nie wiem, youtuberzy nie byli w ogóle zainteresowani tą grą, a gra jest naprawdę, nie wiem, może kogoś ta gra, może ktoś nie grał jeszcze w Castlevanię jedynkę, no ale widzicie, kurwa, to jest naprawdę fajny slasher, mi się bardzo podoba. Co tu można wyprawiać, to jest masakra. O, teraz jest, będzie dobry motyw. 3, 2, 1, chluśniem, bo uśniem. Świetnie, zagryzaj to, kurwa. Kill him. Dobra, quick recovery. Aha, mam ich sfiniszować. Wow, zrobiłem przecież unik. Następna fala rycerzyków. Denerwują mnie oni. Później na zewnątrz, jak zaraz wyjdziemy, to będzie fajny taki mini boss, że tak powiem. L1. Aż super sword. O kurde. Wow. Co wy robicie? A i ta kamera mnie teraz zaczęła denerwować normalnie. Jak ona się tak jakoś dziwnie obróciła? Teraz będziemy używać pewnie tych pięści takich. No, dokładnie. Gwałtowne pięści trzeba aktywować. Chaos Klaus. Pięści chaosu czy Klaus, to co to jest? Klaus to nie jest hak? Czasem nie. Takie życie, że mu już się ręce palą. Jaki demon. Dobrze się placki ubija takim, kurde, takimi pięściami. Oj. Co to ma znaczyć, jakieś... Wow. Dobra. No i dobrze. W ogóle przed chwilą grałem dłużej w Tifa i teraz mi się dziwnie tak przyzwyczaić dopada do Playa 3. Dziwna opcja. W sumie większy jest od Playa 4. Teraz jak jakoś tak dziwnie, kurde, leży, dziwnie, centralnie dziwna sprawa. Nie ma żartów. Dalej jest zmęczony jak cholera. No dobra. Chyba dalej mu się chce pić.
Albo. Zdenerwowali go żołnierzyki. Znaczy rycerzyki. Żołnierzyki, kurwa. O, fajne interakcje tutaj dodali. Fajnie się tu przechadza, kurde, normalnie po takich, kurde, łańcuchach między innymi. Dobra, wychodzimy chyba na zewnątrz, nie? Właśnie tak kojarzę coś. Tu będzie napierdolanka konkretna. Nieciekawe się, kurwa, dzieje na dzielni jednak chyba. Ktoś tu, kurwa, jakiś nalot zrobił. Wygląda jak wojna. Tu wszyscy chcą jego zabić. Wow, tytan. Jakiś tytan. Ups. Śmieszniutki jesteś, aniołku. O kurwa. Dobra. Ej, gościu, nie żartuj sobie, bo tu... Wow. Dobrze, bloki mi przecież nie... Ej, czemu bloki nie chcą siadać? No dobrze, super, tutoriala ja już przeszedłem, ale mi bloki w ogóle nie chcą siadać. Bloki na tym aniole nie chcą siadać. Chyba że one nie siadają? Nie wiem, kurwa, nawet. Wiecie co? Dziwna opcja. Przecież, kurwa, centralnie blokuje i mi nie chcą siadać. Dobra. Tytan nas jakiś dojechał. Trzeba na niego chyba dosiąść go. Trzeba go, kurwa, od tylca dosiąść. Aniołku. Dobra akcja, dobra, nie powiem. Ej, nie, tylko nie w zamek, bo to zaboli. Trzeba się zaraz podleczyć. Wow, dobra. Kombosów się pasuje jakieś poduczyć, skaczemy zaraz, nie? A, dobra. Tutaj szybciej do góry. Nie w zamek. O kurwa. Wow. Nie trafiłem sobie. W przycisk sobie nie trafiłem. Chodź tutaj, ta nie złap mnie, znaczy muszę się przelogować na ciebie. Go back to the, onto the Titan. Okej. To nie moja wina, że sobie nie trafiłem, znaczy nie wcisnąłem sobie odpowiednio przycisku. Znaczy to moja wina, co ja pierdolę.
Jest 5:30. Mogę już nie wiedzieć, co mówię powoli. No dawaj, dawaj, dawaj. No. Jeszcze jedno. Jeszcze jeden cios i przejdziemy dalej. Dobrze. To nie będzie takie proste tam dotrzeć. Dobra, ale damy radę. You shall not pass. You shall not pass. O kurde. A kurwa, you shall not pass. Zdecydowanie za dużo Władcy Pierścieni tutaj chyba się twórcy Castlevanii naoglądali. No dawaj, strzelaj tu. Jeszcze jeden. Nit. Nitowanie tu chyba było zastosowane jakieś. Wow, chyba we mnie trafił, nie? Dlatego tyle życia i straciłem sobie. O kurwa, nie, no uuuu. A, już myślałem, że od początku, dobra. Chociaż o tyle dobrze, że jest jakiś taki mini checkpoint, bo... O kurwa, nie, znowu... Ja pierdziele, mi się to nie uda. Zobaczycie. Będę musiał się postarać konkretnie. No kurwa mać. W tamtą stronę nie da rady chyba, nie? A co to za różnica, czy tędy, czy tamtędy. Dobrze, 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 weź, aniołku, ciągnij pytę. Dobrze, udało się prawie. Znaczy prawie, już jesteśmy u góry. Trzeba nity znowu rozwalić. Chodź tu. A, dobra. O, rozwalili coś. Jeszcze jedno nitowanie i będzie gites. No dawaj, tutaj. Jazda, szybciej. Gdzie on jest? O kurde, teraz będzie trzeba to usunąć. No to będzie ciekawie. Dobra, wiem, że mam to usunąć. Okej, dobra. Dobra, dobra. Co teraz mam skakać może, nie? Czekajcie, bo musiałem sobie aż na pilocie, kurwa, telewizora kliknąć, żebym się nie wyłączał. Skubany. Chciał się wyłączać.
No i dobra, teraz tutaj trzeba skasować kolejne nity, nie? Ja pierdzielę, ile oni tutaj tych nitowań zastosowali. Dobrze. Kurwa, na dupce w tarczy. Okej, dobra, już lepiej, żebyśmy dostali, niż żeby oni... Znaczy, lepiej, żeby lepiej dostać, niż... Lepiej dostać strzałą, niż kurwa od nich dostać. A w ogóle... Nie mamy żadnych chyba kombosów jeszcze, takich jakichś, wiecie, lepszych, kurde. No dawaj, tutaj... No i dobrze, kolejne gówno do usunięcia. O kurwa. Krwiste żygi. Chyba mu się żołądek kurwa urwał. I dlatego żyga krwią. Z tym tytanem podziało, to ja nie wiem nawet. Ej, to wygląda jak teraz pod tym, pod Isengardem? Nie, pod Isengardem, czy gdzieś tam? Hełmowy Jar, czy gdzieś tam centralnie. Wspinają się, kurwa. Ouu! Zwrot do nadawcy. O kurwa, będzie nieciekawie chyba. Dobra, czekajcie. Mogę wejść kurwa w jebane menu. Chciałem sobie zrobić pauzę. Dobra, wiecie co, ja myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek, bo kurde, już trochę on trwa. Chciałbym jeszcze wyrobić się z następnym. Także co, zapraszam do następnego odcinka. Będziemy tutaj kontynuować walczyć z tym paladynem. To jest jakiś paladyn. Także to by było na tyle. No i cześć wam wszystkim.